Paco Power System Blend Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Tuż po finałowej walce Karoliny Michalczuk w 12 Mistrzostwach Polski z Sandrą Drabic z Boxingu Kielce rozmawiamy z trenerem Władysławem Maciejewskim, szkoleniowcem naszej wspaniałej zawodniczki. Panie trenerze, proszę przyjąć gratulacje. 11 tytuł mistrzowski Karolina. No dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Naprawdę walka była wspaniała, że na pewno mężczyźni tak w niektórych wagach nie boksują. Tempo bardzo duże, umiejętności, naprawdę obydwie pokazały piękny boks. Właśnie duże pochwały należą się też przeciwnicy. Nie, no oczywiście. Bo po pierwszej rundzie było 6-4, po drugiej 5-4. No dosyć długo dotrzymywała kroku naszej mistrzyni. No właśnie, także to może wynika stąd, że oni się znają, trenują na sparingach, na obozach. Także na pewno się znają i to tak bardziej troszeczkę podbudowało Sandrę, żeby tego, no tam troszeczkę wiadomo i kask trochę taki jakiś inny, jak powinien być, no. Proszę powiedzieć, że ten wstęp do walki, to takie przeciąganie na początku, chyba troszeczkę taki nie do końca chyba fair ze strony przeciwniczki. No mi się wydaje, że to jakiś był cel tego, żeby trochę wkurzyć Karolinę i to może się trochę tak odbiło negatywnie, ale w sumie było bardzo dobrze. Cieszę się, bo walki są wyrównane, wiadomo, wygrała 8 punktami, to jest duża przewaga. Ja uważam, że duża. No Karola nie dała się sprowokować tutaj chwała, no ale to jest klasa właśnie mistrzyni. Mistrzyni, no bądź co, bądź przecież świata. Karola ma w swoim dorobku przecież złoty medal. No właśnie i myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby to się dalej tak potoczyło i później są Mistrzostwa Świata w Chinach, kwalifikacje, no daj Boże, żeby tak było dalej.